Jest to szlak na pewno bardzo ciekawy, taki godny polecenia na takie wycieczki południowe, przedpołudniowe, popołudniowe z uwagi na bardzo piękne widoki. Nie jest jakieś duże przewyższenia, czas przejścia zajmuje około 3,5 godziny, 4 godziny, a zarazem mamy piękne widoki na Góry Gorce, Beskid Wyspowy, a w dol w końcowej części już jak będziemy dochodzić do Rabki, nawet na Tatry. Niespełna 16 km wynosi czarny szlak zwany szlakiem Elfrydy Trybowskiej i Juliana Tolińskiego, którym mówi Bogusław Paciga. To właśnie przewodnik PTTK, instruktor narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego prowadził piechurów na Górę Potaczkową. Szlak ten został wytyczony w 2011 roku, a jego pomysłodawcą był Czesław Szynalik, który turystom z sentymentem wspominał już nieżyjącego pedagoga i przewodnika Juliana Tolińskiego z Mszany Dolnej, a także Elfrydę Trybowską z Rabki, która tworzyła turystyczne informatory i przewodniki. To niewielkie wzniesienie na pograniczu Gorców i Beskidu Wyspowego po raz kolejny stało się wycieczką, która już tradycyjnie była wędrówką w święto Wojska Polskiego i Matki Boskiej Zielnej. Stąd też turyści przy malowniczym szlaku czarnym zbierali zioła, trawy, kwiaty, aby po dotarciu na szczyt góry nie tylko uczcić ten dzień, ale też wziąć udział w konkursie na najpiękniejszy przygotowany przez organizatorów spotkania. Dla mniej zaprawionych w turystycznych wędrówkach piechurów pozostał szlak zielony z Poręby Wielkiej i tutaj spotkaliśmy kilka osób wędrujących na Potaczkową. A stąd rozpościera się piękna panorama na Beskid Wyspowy, a po przeciwległej stronie spoglądające na niego dostojne z poczuciem godności Gorce. Dzień dobry. Nabożeństwo dla uczestników wydarzenia sprawował ksiądz Jerzy Raźny, emerytowany proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Mszanie Dolnej. My najbardziej cenimy ziół leczniczych, kwiatów, a Maria pośród dzisiaj wyjątkowe święto. No dzisiaj tak, bo dzisiaj uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Zwykle nawiedzamy sanktuaria, ale to też jest sanktuarium. Sanktuarium natury, przyrody. Sanktuarium Boga Stworzyciela, a także najpiękniejszego owocu naszej ziemi, jaki mamy w Maryi w Niebowziętej. Ksiądz Jerzy poświęcił przyniesione bukiety, w których było dosłownie i w przenośni wszystko. Ważne jednak, że tradycji stało się zadość. Gdzie się takie kwiaty znajduje? Tutaj po drodze, chodząc, zbierałem co było przy drodze, co rosło na polach, to pozbierałem. Jakie masz kwiaty? Słonecznik, aronia jest, stokrotki, zioła. Zbierałam, jadąc na rowerze tutaj do góry i tu mam tak jarzębinę, jabłuszko dzikie, mięta, koniczynka, dziurawiec, zboże, tutaj jakieś jeszcze pozostałości. To święto Matki Boskiej Zielnej jest dla Pani ważne? Tak, bardzo ważne. To jest święto szczególne, pamiątka mojego dzieciństwa. Co roku staramy się uczestniczyć w tym święcie. Konkurs na najpiękniejszy bukiet w duecie przygotowali Martyna Hadaniak i Paweł Aksamit. Ten bukiet to rzeczywiście jest imponujący i robi wrażenie. No, mamy tutaj trochę dziurawca, jakieś mięty, pokrzywa jest włożona, trochę zboża mamy. No i pozbieraliśmy, co było w okolicy, to my zebrali. Organizatorzy spotkania docenili również te osoby, które wzięły udział w akcyjnych konkursach, a upominki nagrodzonym wręczał wójt gminy Rafał Rusnak. To spontanicznie powstała ta tradycja, że na Potaczkowej teraz praktycznie każdy, no oprócz przewodniczącego Rady Gminy, każdy praktycznie jest tym wieńcem ziela.
to tak, trochę uszczypliwości nie zaszkodzi. Przewodniczący ma inny atrybut ale dzisiaj. To już tak, żeby wywołać przewodniczącego do też wypowiedzi. Natomiast akcyjne spotkanie dokumentował Andrzej Wielowski, przewodniczący Rady Gminy. Nie mam akurat kwiatków, mam aparat, też robię zdjęcia i potem te zdjęcia będą na stronie. Zapraszamy do Gminy Niedźwiedź, bo naprawdę to jest coś pięknego. Zresztą można popatrzeć w drugą stronę, panie redaktorze, niech pan tam zrobi panoramę tej pięknej przestrzeni górskiej. Ale to, żeby nie było wójtowi lekko, bo on mnie wywołał też odnośnie kwiatków, wójt będzie oprowadzał po gminie Niedźwiedzi, mówił o tych pięknych miejscach. Gmina Niedźwiedź jest nierozerwalnie związana z Władysławem Orkanem. Przed urzędem gminy widnieje pomnik. W jaki sposób pamięć o tym pisarzu jest kultywowana w gminie Niedźwiedź? To znaczy tutaj oczywiście jest oddział Związku Podhalan, to jak najbliżej związane to jest stowarzyszenie z Władysławem Orkanem. Poza tym na naszym terenie również znajduje się dom, w którym się urodził Władysław Orkan. Jest to Orkanówka. No w tej chwili to jest tam jakby muzeum takie. Kiedyś to było, przypomnę, pod zarządem samorządu Rabczańskiego. W tej chwili jest to pod opieką gminy Niedźwiedź. W tej chwili zostały wykonane tam prace restauratorskie polegające na wymianie pokrycia dachowego. Teraz planujemy w tym roku i w przyszłym w środku ogrzewanie, system PPOŻ, no takie rzeczy, które są konieczne. No coraz bardziej upiększamy tą Orkanówkę naszą, dbamy o to miejsce. Zapraszam jednocześnie wszystkich odwiedzających gminę Niedźwiedź, żeby oczywiście Orkanówkę odwiedzili również. Szczególnie piękny teren wiosną, jak zakwitają krokusy, ale nie tylko, bo i różnego rodzaju uroczystości się odbywają na Orkanówce, także serdecznie zapraszam. A te uroczystości to m.in. zjazd szkół, które noszą imię Władysława Orkana oraz majówka orkanowska. To jest miejsce najbardziej bliskie sercu Orkana, ponieważ tutaj jest jego ojcowizna. Zapraszam chętnych wszystkich do zwiedzenia jego domu, 120-letniego domu. Jest on udostępniony do zwiedzania od czwartku do niedzieli, włącznie w godzinach od 9 do 18. Zainteresowanie w tym sezonie występuje? Jest chętnych dużo, ale martwi mnie to, że jest mało grup zorganizowanych. W latach 80. było dużo więcej kolonii. Teraz są to głównie osoby pojedyncze, rodzice z dziećmi, babcie z wnukami. Mało grupek zorganizowanych w tym sezonie. Znajdujemy się przy ośrodku edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego. Można tutaj oglądać stałą wystawę przyrodniczą. Jak ta wystawa jest skonstruowana? Wystawa jest w zabytkowych piwnicach oficyny dworskiej. Została zaaranżowana tak, że odzwierciedla wędrówkę górskim szlakiem, czyli zaczynamy w Dolinie Potoku,
a później przez kolejne sale możemy obserwować właśnie buczynę karpacką, salę z drapieżnikami, przez Świerczynę, a na końcu wychodzimy na Gorczańską Polanę, na której możemy zaobserwować dużą różnorodność właśnie zbiorowisk roślinnych na polanach oraz oczywiście bardzo typowy dla gorczańskiego krajobrazu wypas owiec. Czy oprócz zwiedzania ośrodek oferuje jakieś inne formy działania? Tak, na co dzień prowadzimy też stałą ofertę zajęć edukacyjnych, które można u nas zamawiać. Mamy różne tematy, zazwyczaj one są związane w roku szkolnym przede wszystkim dla grup szkolnych, ale też przyjmujemy takie zapisy grup rodzinnych czy zainteresowanych właśnie odbiorców. W Parku Podworskim znajduje się wiele pomników przyrody, jest to doskonałe miejsce do spacerowania. Tak, tutaj właśnie mamy teren zabytkowego Parku Dworskiego Hrabiów Wodzickich i jak w takim parku mamy bardzo właśnie dużo drzew pomnikowych, właśnie głównie te założenia parkowe są na rodzimych gatunkach, więc właśnie bardzo dużo mamy tutaj lip. Więc akurat tutaj pod jedną jesteśmy z nią, więc można się schronić przed upałem na przykład. Oprócz samych drzew pomnikowych i takiego drzewostanu są tu też takie ciekawe miejsca związane właśnie z dawnym dworem, więc mamy tu jeszcze budynek wozowni z taką charakterystyczną sygnaturką na górze. W amfiteatrze w Parku Wodzickich w Porębie Wielkiej odbywają się między innymi seanse kina plenerowego, ale to jest miejsce spotkań z różnych okazji. Tak, tu bardzo zachęcam i zapraszam na kina plenerowe. No w tym roku jeszcze się jedno odbędzie w sierpniu, jeden seans w lipcu, były cztery bodajże seanse, ale nie tylko kino plenerowe. No ze względu na urok tego miejsca mamy tu praktycznie wszystkie takie uroczystości plenerowe w najbliższym czasie, to 1 wrzesień, dożynki oraz beskidzkie rytmy i smaki. Zapraszam wszystkich serdecznie. Jesteśmy w enklawie Parku Narodowego, Gorczyńskiego Parku Narodowego. Ten teren, na którym jesteśmy, czyli amfiteatr Tężnie, gmina Niedźwiedź na okoliczność budowy tych obiektów dzierżawi od Parku Narodowego. Także dziękuję przy okazji za współpracę z Parkiem Narodowym. A my zapraszamy do gminy Niedźwiedź również jesienią, bo tutaj odbywa się tradycyjny redyk. Na każdym szczycie zwycięzcy konkursów otrzymują vouchery do Term Gorce. A jak to miejsce prezentuje się od środka, zobaczymy podczas krótkiego spaceru. A bilety wstępu do Term Gorce będzie można wygrać już w niedzielę podczas turystycznego spotkania na Łopieniu. Piętnasta edycja akcji Odkryj Beskid Wyspowy 2024, główny szlak Beskidu Wyspowego, 102 wyspy Beskidu Wyspowego, jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Wsparcia Turystyki edycja 2024, a także województwa małopolskiego w ramach konkursu Małopolska Gościnna 2024 oraz gmin zrzeszonych w Forum Gmin Beskidu Wyspowego.